Cześć dziewczyny, do dzisiejszego workoutu oprócz dobrej chęci potrzebujemy również kettlebell i skakankę. Dzisiejszy workout będzie troszkę bardziej skomplikowany, ale pewno dacie sobie radę. Zaczynamy. 5 powtórzeń. Prawa ręka. 3 razy kettlebell swing. Raz. 2. I za trzecim razem robimy clean. Nie clean, tylko co robimy? Snatch. Teraz ramię jest wyprostowane. Robimy przysiad. Wracamy. I znowu. Raz. Dwa. Trzy. Clean. Hop. I przysiad. Tak? 5 razy. Dobra. Robisz 5 razy. Zmieniam rękę. I to samo. Na co należy zwrócić uwagę? Zauważcie, że ramię jest cały czas proste. Robimy swing, unosimy ramię i od razu przenosimy w górę. Zobacz, pokażę bokiem. Raz, dwa, trzy, hop. I w górę, tak? Jeszcze pokażę w drugą stronę. Może będzie łatwiej widać, lepiej. Fertig. Raz. Dwa. Trzy. W jednej linii. I przysiad. Góra, hop. I powrót. Dobra? Na pewno sobie dacie radę, czyli 5 powtórzeń. Kolejne ćwiczenia. Potrzebujemy skakankę i stopy. 30 sekund. Robimy 5 razy pojedyncze przeskoki, stopy razem, raz, dwa, trzy, cztery i za piątym razem podskakujemy wyżej i skakankę 2 razy obracamy. Nie wiem, czy mi się to uda, zezwolę na sufit, kanapy i sprzęt. Spróbujemy. Kanapa jest, moment. Dobra, troszeczkę się cofnę. Patrzcie, 30 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To teraz kucha. Za piątym razem szybciej. Tak? To jest bardzo trudne, więc proponuję zrobić rozgrzewkę. Poskakać i spróbować 2 razy szybciej machnąć nadgarstkami, podskoczyć wyżej i opanować. Jeżeli to nie uda się, po prostu podskakujemy przez 30 sekund, jak najszybciej potrafisz, tak? Kolana lekko ugięte, nogi razem, stopy razem, brzuch napięty i nadgarstki. Żeby nie machać całą ręką, tylko ruch odbywa się z nadgarstką. Dobra, 30 sekund. Dalej, kolejne ćwiczenie, 5 razy. Clean, sneakers, press. Touch here. Teraz potrzebujemy oprócz kettlebella matę. I tak. Clean. Prawa noga do tyłu. Lewa noga. I biodra 3 razy. Raz. Biodra. Brzuch. 2. 3. Wyprostuj ramię. I lewa ręka dotyka lewej stopy. Uginamy i powrót. Jeden. I znowu. Raz. Dwa. Trzy. Trzy razy. Raz. Dwa. Trzy. Wyprostuj. Stopa. Ugnij. I powrót. I znowu. Trzy razy. Swing. Clean. I znowu bierzemy skakankę. 5 razy pojedynczy. Raz podwójny. Dobra, ostatnie ćwiczenie, to jest wyzwanie, super. Russian twist, znacie. Bierzemy kettlebell, brzuch prosty, łopatki ściągnięte, brzuch prosty, plecy proste, brzuch ściągnięte, napięte. Ściągnij brzuch, tak? Teraz robimy Russian twist, stopy zostają na podłodze, stopy razem. Kettlebell do podłogi. Raz, dwa,
szybko do pozycji pnęka, idę do kadru i robimy 3 razy pompkę. Raz, dwa, trzy i znowu. Russian twist. Raz, dwa, trzy i znowu. Push-ups. Raz, dwa, trzy. Tak? Super. Mega, 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 mega ćwiczę, naprawdę super, ekstra. 10 powtórzeń. I potem bierzemy skakankę. I zaczynamy znowu skakać. Ostatnie 30 sekund. No. To Wam też pokażę. Jak to mniej więcej wyglądać powinno. Ja się nie zahaczę nic. Trzymam kciuki. A ile rund? Tylko jedna. To buziaki. A, czekajcie. Gremlin, chodź. Chodź, jeszcze gremlincia. No chodź tu, sypko. Gremlin tutaj spał. Zapomniałam Wam gremlincia pokazać. O. Taki gremlin. Gremliniasty. Cześć, gremlinku. Pomachaj, dziewczyno. Zobacz tutaj. No. Taki misiu malutki. Taki piękny, nie? Taki piękniutki. Jojku. No to dziewczyna, powodzenia w takim razie. Gremlinek mówi Wam pa, pa.